Eliza nie odpowiedziała na próby kontaktu ze strony Maksymiliana. 30-latek pogodził się już z faktem, że nigdy nie dowie się prawdy, co było powodem ich rozstania. Eliza? Idziecie na jakiś bal przebierańców? Cześć. To jest właśnie Daria. I nie, nie idziemy na żadną imprezę. Bardzo mi miło. Zostawię was. Ty jakieś jaja. Zostałaś zakonnicą? Wystąpiłam z zakonu rok temu. Bo nie potrafiłam się przystosować do panujących tam reguł. Do rygoru, do podporządkowania przełożonej. Ale dlaczego mi nie powiedziałaś? Bo chciałam sobie ułożyć normalne życie. Założyć rodzinę, mieć dzieci. Ale okazuje się, że moje powołanie jest silniejsze. Wróciłam do zakonu. A myślałaś o tym, jak ja się czułem, kiedy zniknęłaś nagle, bez słowa? Myślisz, że to było w porządku? Martwiłem się. Nie, naprawdę ci za to przepraszam. Było mi wstyd, że cię okłamałam, wykorzystałam. Czyli jak się poznaliśmy, to już miałaś wątpliwości i byłem twoim królikiem doświadczalnym, tak? Nie, nigdy nie pomyślałam o tobie w ten sposób. Ja po prostu cały czas ze sobą walczyłam, nie wiedziałam, czego chcę. Ciebie naprawdę polubiłam. To Daria przeciągnęła cię na swoją stronę? Nie, to tak nie działa. Darię poznałam w hospicjum. Też jest pielęgniarką, pracuje tam. Po prostu zwierzyła mi się ze swoich problemów, a ona mnie wspierała. Nie wierzę, że nie namawiała cię do powrotu do zakonu. Nie, Max. To była moja decyzja. I jeszcze raz naprawdę bardzo cię przepraszam. Mam nadzieję, że kiedyś mi to wybaczysz. Może kiedyś? Trzymaj się. Na razie.